Zastanawialiście się może kiedyś czy egzaminy i certyfikaty IT, o których tak dużo się mówi, faktycznie do czegoś się przydają, czy może więcej w tym marketingu niż realnej wartości? Spróbuję odpowiedzieć dziś na te pytanie, a przy okazji przedstawię wam pięć certyfikatów, które według mnie będą najlepszym wyborem dla osób rozpoczynających swoją karierę w branży IT. Aby było ciekawiej, każdy certyfikat będzie dla innej specjalizacji. To znaczy dla helpdesku, sieci komputerowych, bezpieczeństwa, chmury publicznej a także dla administratorów systemów. Dla każdego certa podam też koszt niezbędnych egzaminów, a dla niektórych zdradzę, jak można zdobyć je zupełnie za darmo. Brzmi ciekawie? To zaczynamy. Partnerami kanału są: Chance Join IT, portal z ofertami pracy od topowych firm z branży IT. OVH Cloud, największy europejski dostawca chmury posiadający własne centra danych między innymi w Polsce. Grandmetric, integrator IT nowej generacji specjalizujący się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań sieciowych klasy Enterprise. Linki do partnerów znajdziecie w opisie pod filmem. Cześć, ja mam na imię Marcel, jestem konsultantem IT oraz właścicielem platformy ITOnline.pl, a w moich nagraniach usłyszycie o najciekawszych technologiach oraz pracy w branży IT. Dziś tematem są certyfikaty, a więc obszar edukacji. Dlatego serdecznie zapraszam Was do odwiedzenia właśnie strony ITOnline.pl, gdzie znajdziecie kursy wideo z obszaru IT lub możliwości... Zapisania się na te, które są dopiero planowane. Link znajdziecie oczywiście w opisie odcinka. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy, przypominam o subskrypcji kanału, zapisaniu się do mojego newslettera. No i oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Zacznijmy od tego, czy certyfikaty są w ogóle potrzebne. Gdybym miał odpowiedzieć jednym zdaniem, to oczywiście, że tak. Ale żeby nie było zbyt ogólnie, już tłumaczę, w których sytuacjach są przydatne, a w których wręcz niezbędne. Jak wiecie, rozmawiamy dziś o certyfikatach dla osób początkujących w danym obszarze technologii, czyli tzw. entry level. I to często właśnie taki certyfikat może okazać się przepustką do pierwszej pracy, awansu czy pomóc w zmianie specjalizacji. Ostudzę jednak emocje tych, którzy myślą, że po zdaniu egzaminu i otrzymaniu upragnionego dyplomu, nagle telefony od rekruterów się rozdzwonią, skrzynka mailowa zapcha, a konto na LinkedIn będzie tym najczęściej wyświetlanym. Niestety. Tak kolorowo nie jest. Taki certyfikat może być jednak bardzo przydatny, gdy chcemy, a nawet powinniśmy, wyróżnić się czymś dodatkowym na tle pozostałych kandydatów. W końcu, jeśli dopiero rozpoczynamy swoją przygodę w IT, nasze doświadczenie jest bardzo małe lub nie mamy go w ogóle. I to właśnie certyfikat może być tym dodatkowym elementem. Oprócz tego zdarzają się sytuacje, w których pracodawcy najzwyczajniej wymagają konkretnego certyfikatu, który w założeniu ma być potwierdzeniem określonej wiedzy czy umiejętności. Certyfikaty mogą być też wymagane przez tych pracodawców, którzy ze względu na utrzymywane specjalizacje czy poziomy partnerstwa muszą mieć w swoich szeregach inżynierów z określonymi certyfikatami danego producenta. Dotyczy to zazwyczaj nieco bardziej zaawansowanych ścieżek certyfikacyjnych, no ale od czegoś trzeba przecież zacząć. Oczywiście znam też wiele osób, które zdają egzaminy i certyfikaty niemal hobbystycznie. Dla jednych powodem jest sprawdzenie stanu wiedzy i ewentualne jej uzupełnienie o zagadnienia wymagane do zdania testu, inni z kolei kolekcjonują je niczym generałowie niektórych krajów, obwieszeni medalami jak choinki. W każdym razie posiadanie certyfikatów na pewno nie zaszkodzi. Nie ma co się oszukiwać, że często pierwszą pracą w IT będzie tak zwany helpdesk. I bardzo dobrze, na helpdesku zaczynałem ja, zaczynało wielu moich Kolegów, i uważam, że jest to bardzo fajne miejsce do startu. Dla osób chcących rozpocząć karierę w IT właśnie od helpdesku, sugerowałbym zdobycie certyfikatu CompTIA A. Dlaczego akurat ten? Jest to jedna z niewielu certyfikacji obejmująca tak szeroki, a jednocześnie podstawowy zakres specjalizacji IT. Znajdziemy tu m.in. zagadnienia z obszaru hardware'u, systemów operacyjnych, sieci komputerowych czy wirtualizacji i cloud computingu. Oczywiście są to absolutne fundamenty, ale właśnie potwierdzenie znajomości Podstaw tych kilku technologii może być przydatne w zdobyciu tej pierwszej, zazwyczaj niezbyt wyspecjalizowanej pracy. Wydawać by się mogło, że certyfikaty CompTIA są o wiele bardziej popularne w Stanach i zapewne tak jest, ale po pierwsze, sam byłem zaskoczony, jak w jak wielu ofertach pracy jest wzmianka o tej certyfikacji, a dodatkowo e, znam kilka osób, którym certyfikat ten przydał się na początku ich drogi. Niestety jest też zła wiadomość. Ze względu na szeroki zakres zagadnień, certyfikacja składa się z dwóch egzaminów. Do zdania pierwszego wymagana jest wiedza o urządzeniach mobilnych, sieciach, sprzęcie, chmurze i wirtualizacji. Natomiast, aby zdać drugi egzamin musimy wykazać się znajomością zagadnień z obszaru systemów operacyjnych, bezpieczeństwa, oprogramowania oraz różnego rodzaju procedur. Cena? No niestety nie jest zbyt tanio i jeden egzamin to koszt aż 239 dolarów. Jeżeli nie pracujemy w IT, będziemy musieli pewnie sięgnąć do własnej kieszeni. Jeśli jednak zakres egzaminu pokryje Nazywa się z naszym obecnym lub planowanym u tego samego pracodawcy zajęciem, warto zapytać szefa, czy nam go opłaci w ramach np. premii lub po prostu zwiększenia kompetencji zespołu. Drugim obszarem, w którym przydadzą się certyfikaty, jest administracja systemami. Często jest to kolejny krok po helpdesku, ale czasem bywa też pierwszą pracą, jeśli naszym zadaniem będzie wsparcie głównego admina. I tutaj przyznam, że miałem pewien problem ze wskazaniem certyfikatu, bo jak wiecie, systemów oraz potencjalnych zadań może być całkiem sporo. Oczywiście najczęściej będą to systemy z rodziny Windows lub Linux i to właśnie certyfikat obejmujący znajomość zagadnień związanych ze znanym Pigminem chciałbym Wam polecić. Jeśli chodzi o konkretny egzamin i certyfikat na początek polecałbym bardzo podstawowy, ale dzięki temu w miarę łatwy i stosunkowo niedrogi certyfikat Linux Essentials wydawany przez Linux Professional Institute. Jak wspominałem, do zdania egzaminu nie jest wymagana zaawansowana wiedza. Raczej są to podstawy i ich Zakres jest szczegółowo opisany na stronie dostawcy. Jeśli chodzi o koszt, to voucher na egzamin kosztuje 120 dolarów, a więc nie jest to jakaś wielka kwota, a sam certyfikat ważny będzie bezterminowo, co również jest dość istotne. Oczywiście certyfikat ze znajomości podstaw Linuxa podałem jako przykład dla administratorów systemów, ale może on także się przydać w przypadku wielu innych specjalizacji, bo jak wiadomo systemy Linuxowe znajdują zastosowanie w wielu obszarach IT. Ktoś może zapytać, zaraz, zaraz. A co z Windowsem? E, tu nie warto. Się certyfikować? Przyznam szczerze, że sam mam jakieś certyfikaty z klienckich Windowsów jeszcze z czasów pracy na helpdesku, ale na stronie Microsoftu znalazłem informację, że większość popularnych ścieżek klienckich i serwerowych jest właśnie wygaszana. Nie wiem, czy będą nowe ścieżki certyfikacji, czy jednak Microsoft stwierdził, że teraz trzeba specjalizować się tylko w ścieżkach chmurowych, o których zresztą powiemy sobie za chwilę. Jeśli chodzi o sieci komputerowe, to w tym obszarze wybór był niezwykle prosty, i oczywiście jedyne, co mogę tu polecić, to certyfikacja. Statyfikacja Cisco CCNA ale kilka argumentów. Przede wszystkim Cisco jest najpopularniejszym producentem rozwiązań sieciowych na świecie, ale też ich certyfikacja jest bardzo rozwinięta i szanowana na rynku. Druga sprawa jest taka, że zakres egzaminu CCNA jest na tyle szczegółowy, a zarazem praktyczny, że jeśli chodzi o sieci, to często jest on wymagany w ofertach, które w założeniu dotyczą pracy na sprzęcie innych producentów. W końcu znajomość podstaw sieci, protokołów L2 czy tych związanych z routingiem przyda się bez względu na to, jaką składnię poleceń będziemy wpisywać, a i ta jest przecież często wzorowana na Cisco. CCNA jest certyfikatem wymaganym w większości ofert pracy dla sieciowców, więc jego posiadanie naprawdę może umożliwić nam rozpoczęcie przygody ze switchami, routerami, firewallami czy sieciami bezprzewodowymi. Aby nie być gołosłownym, to mi samemu zdanie egzaminów wymaganych do uzyskania upragnionego CCNA umożliwiło zmianę pracy z tej na helpdesku na stanowisko inżyniera sieci komputerowych. Zresztą wspominałem o tym w odcinku o moich zarobkach na poszczególnych etapach kariery IT, do którego oczywiście odsyłam. Jeśli chodzi o zakres CCNA, to jak wspomniałem, jest on dość rozległy, ale obecnie całość została podzielona na 5 segmentów. Mamy więc podstawy związane z sieciami i ich architekturą, protokoły używane w dostępie do sieci, routing, serwisy, podstawy bezpieczeństwa oraz nieco wymagań obejmujących automatyzację i sieci programowalne. Jeśli chodzi o cenę egzaminu, to jest to obecnie 300 dolarów i mimo że nie jest to mało, to dla każdego kto Myśli o karierze w sieciach komputerowych, będzie on według mnie wart każdej złotówki czy dolara. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to przyznam szczerze, że chwilę zajęła mi analiza dostępnych certyfikatów i tego, który z nich mógłbym Wam polecić. O ile w przypadku poprzednich certyfikatów miałem z nimi osobiste doświadczenie, o tyle przy certyfikacji z bezpieczeństwa musiałem wspomóc się pewną statystyką. Jak się okazało, to kolejny certyfikat ze stajni CompTIA, tym razem yy, Security Plus, dość często pojawia się. W ofertach pracy na popularnych portalach. Certyfikat pokrywa ciekawe, a przy tym bardzo aktualne obecnie zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa. I tak, aby zdać egzamin, musimy wykazać się wiedzą z zakresu ataków i podatności, architektury, wdrażania rozwiązań security, reagowania na incydenty, czy znajomości różnego rodzaju regulacji. Mam oczywiście świadomość, że bezpieczeństwo to dziś bardzo rozległy temat i jest wiele jego obszarów i specjalizacji. Jednak uważam, że ta certyfikacja całkiem dobrze pokrywa tych kilka najważniejszych. Jeśli chodzi o dobre wiadomości, to w przeciwieństwie do omawianego już dziś certyfikatu CompTIA A+, tu wystarczy zdać jeden egzamin. Niestety zła wiadomość jest taka, że jego koszt to aż 348 dolarów, co czyni go najdroższym z moich dzisiejszych propozycji. Z tego, co się dowiedziałem od znajomych bezpieczników, nie należy on też do najłatwiejszych. No ale nie ma być przecież łatwo, tylko bezpiecznie, prawda? Chmura publiczna to jeden z najpopularniejszych trendów technologicznych ostatnich lat, a Także duże zapotrzebowanie na specjalistów w tym obszarze. Odnoszę też wrażenie, że cloud computing to jedna z tych specjalizacji, w której certyfikaty odgrywają szczególnie ważną rolę. Pewnie jest to podyktowane tym, że wiele osób po prostu nie mogło mieć wcześniej doświadczenia z chmurą publiczną i ścieżki certyfikacyjne potwierdzają znajomość teorii i kawałka praktyki. Drugim, ważniejszym powodem jest zapewne fakt, że rozgrywka toczy się między trzema głównymi graczami, a więc Amazon Web Services, Microsoft Azure oraz oraz Google Cloud Platform jakoś trzeba zdefiniować specjalistów, którzy znają się na rozwiązaniach poszczególnych dostawców. Jeśli chodzi o polecany przeze mnie certyfikat, to miałem chyba największy problem, bo opcje są dwie. Z jednej strony, wciąż największym dostawcą usług chmurowych na świecie jest AWS i ma to oczywiście odzwierciedlenie w ofertach pracy zawierających w swojej treści wymagania co do tej certyfikacji. Podstawowym egzaminem w obszarze usług chmurowych Amazona jest AWS Certified Cloud Practitioner. Jak możemy Przeczytać na stronie dostawcy, sugerowane jest posiadanie 6-miesięcznego doświadczenia oraz znajomość serwisów AWS oraz podstawowa wiedza na temat IT. Egzamin kosztuje 100 dolarów i może być bardzo ciekawą opcją dla osób planujących rozwój w obszarze chmury AWS lub technologii z niej korzystających. Ale moment, Marcel, mówiłeś o dwóch certyfikatach, zgadza się. Drugim jest egzamin AZ900, a więc y, Microsoft Azure Fundamentals i to właśnie ten polecam osobom, które chcą wejść do śmiata chmury, ale jeszcze nie wiedzą, którego dostawcy lub wiedzą, że będzie to Azure. Dlaczego ten? Sam egzamin, podobnie jak ten od AWS, dotyka podstawowych pojęć związanych z chmurą, architekturą oraz serwisami Azure. Może w takim razie chodzi o cenę. Egzamin kosztuje co prawda 99 dolarów, ale nie, nie chodzi o tego jednego dolara w stosunku do egzaminu AWS, chodzi o 99 dolarów. Tak. Egzamin Microsoftu możemy zdać zupełnie za darmo. Jak? Jest to całkiem proste. Wystarczy zapisać się na jeden z tak zwanych Azure Virtual Training Day, wziąć udział w szkoleniu online, które oczywiście będzie z zakresu zagadnień wymaganych na egzaminie i to wszystko. Otrzymamy wtedy możliwość podejścia do egzaminu bez dodatkowych kosztów. Nie wiem jak długo akcja Microsoftu będzie trwała, ale uważam to za super zabieg ze strony marketingowej, ale przede wszystkim ogromną wartość dla nas, a więc osób, które dopiero wchodzą do świata chmury publicznej. Jeśli znacie inne ciekawe certyfikaty, które moglibyście polecić osobom wchodzącym do świata IT, napiszcie proszę w komentarzu. Certyfikatów jest dość dużo, i sam nie wszystkie znam, więc chętnie poznam wasze sugestie. Jeśli ten odcinek Wam się spodobał, to śmiało podesilicie go choć jednemu znajomemu lub udostępnijcie w swoich social mediach. Z góry Wam za to bardzo dziękuję. To wszystko na dziś. Cześć.